miałem bardzo długo taką, można powiedzieć, pierwszą swoją miłość, pierwszy raz się zakochałem, 3 lata wspólnego jakiegoś takiego związku, wspólnego takiego spędzania ze sobą czasu. No i przed wyjazdem się pożegnaliśmy, tak jak zawsze, przed każdym wyjazdem innym. No i po tygodniu, bo tam byliśmy 2 tygodnie z rodzicami na wakacjach, to po tygodniu wyjazdu nagle zaczęła do mnie zupełnie ta dziewczyna, taka Julia, zaczęła zupełnie do mnie inaczej pisać, jakby w ogóle, jakby miała pretensje o coś do mnie. Wróciłem, no i powiedziała, że tak nie, że ona ze mną zrywa, bez żadnego powiedzenia, żadnego jakiegoś powiedzenia dlaczego, co się stało, czy coś. Po prostu powiedziała, że ona już nie chce. Kiedy podchodzę do tego grobu, pytam się, dlaczego tak się stało, bo poznała innego chłopaka. Wracam do hotelu, patrzę na Instagramie, faktycznie dodała zdjęcie z jakimś innym chłopakiem, jak tam buzi w policzek. I jak ojca do Lindo spytałem, czy będzie taki powrót, powiedział, będzie taki powrót. Czuję i o to prosiłem ojca do Lindo, że daj mi wtedy siłę, żeby mnie trzymał za rękę cały czas mocno, żeby mnie nie wypuszczał, tak jak mnie już złapał, żeby mnie cały czas trzymał. Moja córka razem po ślubie cywilnym, nie mając ślubu kościelnego, się wypisali z kościoła, więc cały czas się za nich modlę, żeby wrócili do kościoła, żeby i ochrzest dla wnuczki. Skończyła mi się umowa o pracę i bardzo prosiłam księdza Dolindo, żeby tą umowę przedłużono ze mną. Już wyprasowałam ubranie, mam iść do pracy. Godzina 22:15 otrzymuję wiadomość mailem od dyrekcji, że ja tej pracy nie mam. Przyjęłam to z pokojem w sercu. Powiem, prawie się ucieszyłam. To mi dał Dolindo. Takie zdanie, które w tej książce mnie zainteresowało, to to, że kto zajmie się sprawą Dolindo, wtedy jego sprawy zaczną się walić i wszystko będzie niepomyślnie. Jestem osobą niepełnosprawną, mam duże problemy z kręgosłupem, z nogami. Właściwie nie powinnam tak długo siedzieć, nie powinnam dużo chodzić. Kiedy Darek zadzwonił, żebym pojechała na te rekolekcje, powiedziałam od razu tak. A potem przyszło mi do głowy, to jest 20 parę godzin w autobusie, jak ja dam radę? Czasem po 2-3 godzinach siedzenia ja już potem płaczę, bo tak boli mnie kręgosłup. Tutaj przyjechałam, wszystkie te dni byłam, chodziłam, uczestniczyłam w tych rekolekcjach i właściwie bez większego bólu też zaufałam. Powiedziałam, Jezu, Ty się tym zajmij. Samo jego dzieciństwo to jedna wielka rana. Jak można dziecko, które ma 1,5 roku, jest po operacji, ma jeszcze niezrośnięte rany, bić po tych chorych rączkach? Jak można dopuścić do tego, żeby mały chłopiec i jego rodzeństwo chodzili wkoło domu i szukali jakichś roślin, chwastów, które by nadawały się do zjedzenia i robić z nich sałatkę? Ojciec Dolindo z bratem Elio chodzili i jajka, które były przyszykowane na Wielkanoc, ukradli, żeby mieć co jeść, bo byli tak głodni. No i później ojciec właśnie bardzo ich za to ukarał, zbił. Odbywali tą karę w piwnicy, którą bardzo ciężko wspomina. Tam były szczury, no ciężkie warunki. Nie można tego pojąć, nie? Że człowiek tak się potrafi do tego stopnia doprowadzić, żeby się biczować, żeby znosić takie różne katorgi, a szczególnie jeżeli ktoś się skrzywdzi, żeby mu wybaczyć, prawda? To jest trudne dla przeciętnego śmiertelnika. Thank you.
10 dzieci i matka się przeprowadzali, uciekali przed ojcem do innego mieszkania. Taką kropelką, która przelała tą czarę goryczy, było to, że ojca Dolindo bez zgody swojej żony wprowadził kobietę do ich mieszkania, żeby mieszkała razem z nimi. No i ta żona na pewno musiała być bardzo upokorzona tym faktem, że mąż sprowadza kochankę. Rozwód rodziców był takim z deszczu pod rynnę wpadnięciem. Ojciec Dolindo jednak miał podgórkę na tych schodach. Prawda? To po tym widać, że miał podgórkę. Miał ten problem, bo on wstąpił do seminarium, a przecież nie uczył się w szkole, uczyli go jego bracia. Mało skończył szkoły, dlatego tutaj miał ogromne trudności z nauką na początku. Nazywał siebie kretynem takim, który nie umie czytać. On miał problemy ze względu na to, że ojciec go bardzo źle traktował. Miał problemy z czytaniem, z mówieniem, z wysławianiem się, studiowaniem tej teologii w ogóle. W wieku 14 lat Dolindo wstąpił tutaj do szkoły apostolskiej. Koledzy i nauczyciele wyśmiewali się z jego niedorozwoju. On tu prosił o łaskę i tu ją otrzymał od Matki Bożej. I od tego momentu zyskał w darze inteligencję. Stał się najlepszym studentem. Koledzy zaczęli mu zazdrościć. Od roku 1905 stawał się wybitnym księdzem oraz nauczycielem w tym seminarium. Czułem tu, że cały czas ja idę jego ścieżką. Ojciec Dolindo mnie wziął za rękę i mówi: chodź. Mnie stąd wyrzucili, na mnie tu krzyczeli, tutaj był ojciec dla mnie surowy. Też masz takie przeszkody, ja widzę te przeszkody. One może nie są aż tak drastyczne jak u ojca Dolindo, że mnie skądś wyrzucają, ale nie wiem, czy może mnie wyrzucą za rok z tej uczelni, ale wiem, że ojciec Dolindo pokazuje mi, że on też nie miał tak prostej drogi, ale jednak został kimś wielkim, jest, myślę, kimś wielkim w naszym sercu. Ksiądz Dolindo został wyrzucony z seminarium za to, że czytał różnorodne dzieła teologiczne, czytał także i Biblię i pisał komentarze też własne do tego. To były komentarze, które się niekoniecznie podobały przełożonym. On po prostu był nieformalnym ojcem Soboru Watykańskiego II. No, la scritto padre Dolindo. Questo è padre Dolindo. Io solo vivo Gesù e Maria. Oszałamiająca może być cierpliwość ojca Dolindo. Był karany przez władze kościelne, którym on podlegał, ale nie sprzeciwiał się Kościołowi. Cały czas brał za pokutę te wszystkie kary, które Watykan na niego nakładał. Zabraniano mu odprawiać mszy. 18 lat. Ten jego taki żal wtedy, gdy już tak jakby czara goryczy tak bardzo przerosła już jego doświadczenie osobistego życia, tak bardzo dało mu się to we znaki, to on powiedział: obmierzło mi to wszystko. Mam tego wszystkiego już dość, ale Panie, proszę Cię, nie pozwól, żebym się od Ciebie oddalił. Mogłabym rozdrapywać tą ranę i mieć żal do Pana Boga. Miałam, jeśli chodzi o ojca, tak.
miałam. Dolindo mnie dotyka jego postawa przebaczenia, tak? Jak on, nawet jeśli niesłusznie był oskarżony przez tą swoją córkę duchową, czy spotykał się z jakąś taką niechęcią, srogością, to on w tym wszystkim potrafił pójść jeszcze klęknąć i przeprosić. Tak naprawdę zastanawiam się, za co on przepraszał. On szedł do osoby, która go zraniła i ją przepraszał. My dzieci mówiłyśmy, ojcze Dolindo, dlaczego idziesz do nich? One cię przecież oskarżyły. Twoje córki duchowe prześladowały cię, kłamały przed świętym oficjum, obrzucały cię błotem, poraniły cię, a ty je przepraszasz? Ojciec Dolindo mówił, milczcie. One są moimi największymi dobroczyńcami. Modlitwa księdza Dolindo. Czemu tak bardzo odraża nas czyjeś napomnienie, czyjaś obelga? Bo czujemy się bardziej sprawiedliwi od innych? Tak łatwo wpadamy w złość, oskarżamy. Potrzeba wielkiej czujności, by przezwyciężyć naszą pychę. I jeśli faktycznie nie mamy sobie nic do zarzucenia, przypadek raczej niemożliwy, zważywszy na naszą nędzę, przyjmijmy przeciwności, prześladowania, obelgi. Ksiądz Dolindo pokazuje nam, uczy takiej drogi pokory, że ten, kto nas krzywdzi, ten, kto mnie krzywdzi, jest sam nieszczęśliwym człowiekiem. Dzięki księdzu Dolindo przebaczyłam dwóm osobom, których doznałam wiele odrzucenia, obmowy, oszczerstwa w pracy. Zrozumiałam, że jeśli nie przebaczę, to właściwie na nic te wszystkie moje czytania, na nic moja wiara. Prosiłam najpierw księdza Dolindo, żeby mi pomógł i kiedy przebaczyłam, sytuacja się zmieniła. Przede wszystkim ja popatrzyłam na nie innymi oczyma i w tej chwili mogę powiedzieć, że nie jesteśmy wrogami, nie jesteśmy przyjaciółmi, ale współpracujemy ze sobą. Przeprosiłam męża i prosiłam o przebaczenie za całe nasze małżeństwo, za wszystkie moje zawinione i niezawinione winy. Dużo złych rzeczy było w naszym małżeństwie i ostatnie lata faktycznie myśmy żyli jak dwoje obcych sobie ludzi. Łączył nas tylko stół. Przebaczyliśmy sobie wzajemnie i bardzo się przy tym popłakaliśmy. Powiedziałam mu, że go kocham na swój sposób, ale go bardzo kocham. I w tym momencie, w momencie przebaczenia, spłynął na mnie spokój. Spokój bardzo duży, którego nigdy dotąd nie doświadczyłam. Ten spokój dał mi siły na to, żeby się móc opiekować chorym mężem. Mąż był częściowo sparaliżowany, więc o tyle potrzebował więcej opieki. I ten spokój pozostał ze mną aż do teraz, mimo że w listopadzie pochowałam męża. Moja córeczka zginęła w wypadku samochodowym. No, ogromny ból. I w tym doświadczeniu właśnie to zranione serce staje się, że tak powiem, takim lejkiem, przez które płynie zdrój miłosierdzia Bożego. To znaczy, żeby nie skupiać się na tym bólu, który przeżywamy, ale zobaczyć to w kontekście jakiejś nadziei. To jest dla mnie ważne w teologii księdza Dolindo. Każde bolesne doświadczenie mojego życia
jest okazją do tego, żeby przyjąć Bożą łaskę, żeby żyć właśnie w tym zaufaniu. Dziękujemy Panu Bogu dzisiaj, że możemy tu modlić się też o Jego rychłą beatyfikację, kanonizację. Jakaś kobieta z Polski powiedziała, ojciec Dolindo to będzie święty Polski. Polski święty, nie? Bo tutaj dużo przyjeżdża Polaków. Ojcze Dolindo, staw się za nami. Modlitwa księdza Dolindo. Uczyń mnie cierpliwym w moim straszliwym bólu i obdarz mnie pokojem. Umierasz, wybaczając. I ja zatem wybaczam tym, którzy wyrządzili mi krzywdę. Jezus do duszy. Współcierp i wybaczaj. Thank you.